26 oryginalnych prac meksykańskiej artystki Frida Kahlo, do tego ponad setka fotografii. Wszystko sprowadzone z Mexico City, z tamtejszego muzeum Dolores Olmedo. W Cliff Kearney Museum of Art w Glen Ellen przy College of DuPage już wkrótce zostanie otwarta wystawa poświęcona tej niezwykłej artystce Frida Kahlo Timeless. You know, this is an extraordinary opportunity to have 26 pieces of original Frida Kahlo artwork here in the Chicago area. It hasn't been here for over 40 years. But what makes, I think, our exhibition more unique is we have created an exhibition around the art that is original, that has never toured anywhere. We created it only for this exhibition. We have a historical timeline, a garden in the back, a children's area, and there's also 100 photos that accompanied the collection of art from the Olmedo Museum. Dla nas to ogromny zaszczyt. Mamy tutaj 26 oryginalnych prac Frida Kahlo. Są to rzeczy, których w rejonie Chicago nie mieliśmy od 40 lat. Ale to, co czyni naszą ekspozycję jeszcze bardziej unikalną, to jest to, że stworzyliśmy wystawę, która jest wokół sztuki. Wszystko jest odpowiednio umieszczone w czasie. Z tyłu budynku ogród, miejsce dla zabawy dla dzieci oraz ponad setka zdjęć, które otrzymaliśmy od muzeum. Ta kolekcja to w nomenklaturze sportowej Super Bowl sztuki. To są skarby narodowe Meksyku. Aby zdobyć te dzieła, trzeba było podjąć wiele wysiłku. Do wystawy udało się doprowadzić dzięki wspólnej pracy całej lokalnej społeczności, wsparciu stanu Illinois oraz wielu grantom i stypendiom, które otrzymaliśmy. Frida Kahlo, meksykańska malarka słynąca z autoportretów, urodziła się w 1907 roku. Jej życie rozpoczęło się i zakończyło w Coyoacán, w domu zwanym Niebieskim Domem. Sztuka Kahlo przejawia bardzo wiele nawiązań do kultury meksykańskiej i indiańskiej. Z tego powodu często bywa określana jako sztuka naiwna bądź folkowa, nierzadko również surrealistyczna. Najczęściej poruszaną przez Kahlo tematyką w malarstwie było cierpienie i ból fizyczny. Wynikało to bezpośrednio z jej problemów zdrowotnych, ciągnących się od wieku dziecięcego, polio w 6 roku życia, które pogłębiły konsekwencje wypadku komunikacyjnego w okresie nastoletnim. W czasie przymusowego unieruchomienia po wypadku Frida zainteresowała się malarstwem. Ostatecznie porzuciła szkołę medyczną na rzecz uprawiania sztuki. W malarstwie Fridy uwidoczniły się wyraźnie wpływy rdzennej kultury meksykańskiej, co przejawia się w dramatycznej symbolice i inspirowanych sztuką ludową elementach. Zmarła w 1954 roku. Oficjalnym powodem była zatorowość płucna, ale podejrzewa się także przedawkowanie leków. Wystawa zostanie otwarta 5 czerwca i potrwa do 6 września. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej frida2021.org.